Siemanko moi drodzy, ja jestem Terence, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj mamy kolejne informacje dotyczące dramy Fagata, Kamuś, Kruszwil. Zostawcie łapkę w górę, bimy tej 2500 nowych wspierających, pozdrowy na końcu filmu. No dobrze, także zaczniemy od pierwszej rzeczy, która może nie jest aktualnie tak bardzo głośna, ale naprawdę jest bardzo ciekawa. Moi drodzy, Lexi oraz kamerzysta, czy coś ich łączyło? Nie łączyło ich, ale kamerzysta coś chciał zrobić. No wiecie sami co. Zobaczcie sobie, moi drodzy, shota z live'a Nitra, ponieważ właśnie on był przy tej sytuacji. No a później sobie przejdziemy do shota z live'a Lexi, która również się na ten temat troszeczkę wypowiedziała. Zapraszam. Ja rozmawiałem z Lexi i nagle ni stąd ni zowąd przyszedł Łukasz Wawrzyniak. Tam coś zaczął rozmawiać czy coś. Tylko jak się potem okazało, oczywiście ja to był czas właśnie tych drami i innych rzeczy, jak my się wyzywaliśmy. Nie zamieściłem tej informacji tutaj w szocie, ale Nitro właśnie na tym live'ie powiedział, że było to na FMMA, które było w Gdańsku. No i jedyne FMMA, jakie było w Gdańsku, było to FMMA 5, czyli właśnie to samo FMMA, na którym walczył Kruszwil. No i moi drodzy, oglądajmy dalej. I on podszedł i zaczął ze mną rozmawiać, nawet jakąś tam kolejkę się trzeba było napić, że wiesz, że może się napijemy, coś tam. Mówię, no porozmawiam, jak przyszedł normalnie rozmawiać, to z nim porozmawiam. I potem, jak się dobrze okazało, on przyszedł tylko dlatego, że ja z Lexi rozmawiałem i nie chcę tutaj nadinterpretować, ale w moim mniemaniu wyglądało to tak, jakby przyszedł i rozmawiał ze mną tylko dlatego, że miał jakieś tam, że miał ochotę na Lexi. O, Lexi została tam sama, bo wszyscy pojechali, Stuart nie chodzi na imprezy, nie wiem, Kacper gdzieś poszedł, no nieważne, Lexi została sama i koniec końców ja z racji tego, że ona też już, nie wiem, powiedzmy dwa drinki wypiła i tak różne pomysły się potem do głowy wpadają, to taką postanowiłem się tą Lexi zaopiekować. Postanowiłem się tą Lexi zaopiekować i cały czas z nią byłem. No, on się tam cały czas kręcił, zapraszał na jakiś after do hotelu, żebyśmy w sumie wpadali, że w ogóle to tam nie będzie, to nie będę o tym opowiadał. No ale w jakimś stopniu rozmawiałem z tym człowiekiem. Koniec końców historia z Lexi jest taka, że Sandrę położyła spać u nas w pokoju i na następny dzień sobie pojechała do domu. Nic się nie wydarzyło. No i z tego, co tutaj możemy się dowiedzieć, raczej wiadomo, jakie kamerzysta miał zamiary. Chciał po prostu wykorzystać Lexi. No a Lexi z powodu tego, że była leciutko, no po jakimś drineczku, no to Nitro akurat jej pilnował i bardzo dobrze zrobił, ponieważ pijaną osobę dużo łatwiej zaciągnąć do łóżka i właśnie kamerzysta się tak łasił na Lexi, tak myślał, tylko poczekam, aż Nitro sobie pójdzie i Lexi niech zostanie sama, no i zaproponuję jej najlepszy wieczór, jaki tylko będzie miała. Coś tego typu. No kamerzyście po prostu chodziło o jedno. Ale z uwagi właśnie na tego live'a u Nitra, bardzo dużo osób zaczęło spamić, pisać Lexi, żeby się wypowiedziała na ten temat, ponieważ naprawdę sprawa jest bardzo ciekawa. No i jak Lexi odpaliła sobie live'a, no to w końcu dostała to pytanie, no i musiała odpowiedzieć. Szybko, zwięźle na temat opowiedziała, także moi drodzy, słuchajcie. Co się stało między moją kamerzystą? Nie chcę, jakby nie. Ja, nie chcę poruszać tego tematu. W sensie powiem tylko tyle, że gdyby nie Polak, Nitro i Sandra, no to. It would be bad. It would be really bad. Więc thank you guys for helping me. Lexi powiedziała, że gdyby nie Nitro, Polak oraz Sandra, czyli dziewczyna Nitra, no to byłoby naprawdę źle. Drogi widzu, właśnie ciebie, zachęcam do subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ tutaj się pojawiają filmy praktycznie codziennie, aktualnie na temat tej dramy, ale w przyszłości nawet i na więcej tematów. Także moi drodzy, kliknijcie ten czerwony przycisk, ponieważ naprawdę myślę, że będzie warto. No i zaznaczcie dzwoneczek, aby dostawać wszystkie powiadomienia, ponieważ naprawdę tutaj będzie bardzo dużo kontentu. Teraz moi drodzy, zapraszam dalej do oglądania. No i jestem ciekawy, czy w jakiś sposób kamerzysta się na ten temat odniesie. Poczekamy, zobaczymy. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, i to było chyba nawet na późniejszej konferencji FMMA, aczkolwiek nie pamiętam, czy to było właśnie na piątce, czy na jakiejś późniejszej. Zobaczcie moi drodzy, że ktoś nawet nagrał, jak kamerzysta oraz Lexi sobie rozmawiali. Ale wiadomo, to była konferencja, a ta sprawa, która się, no, nie wydarzyła, ale kamerzysta chciał, żeby się wydarzyła, była na afterze po FMMA 5. A teraz moi drodzy, wam pokażę bardzo ciekawe nagranie, które pokazał konserwator na swoim filmie. Mam świadomość tego, że nie każdy go ogląda, dlatego nie każdy widział właśnie to nagranie, a naprawdę jest mega ciekawe. Także moi drodzy, o co w ogóle w nim chodzi? Dokładnie tydzień temu, kiedy Fagata właśnie uciekła z domu kamerzysty, pokazali dowód, że tak naprawdę
oni za nią nie biegli, nie byli żadni agresywni, tylko właśnie byli dla niej mili. Oni się po prostu pytali, co się w ogóle dzieje. A po tym, jak zachowuje się Fagata, to możemy jasno stwierdzić, że jest naprawdę przerażona. I nie wiadomo właśnie dlaczego. Czy oni wcześniej, nie wiem, jej grozili, czy w ogóle coś robili. Co oni robili wcześniej, tego akurat nie wiemy, ale właśnie wtedy, kiedy była odpalona kamera, oni byli bardzo mili. Także, moi drodzy, zobaczcie sobie to nagranie. Ja nic nie chcę nic zrobić. Agata, czemu ty tak się zachowujesz? Rozbijasz mi stol. Na policję to, że jesteś s***nym pedofilem i oszustem. Ale jakim pedofilem? Nic nie zrobiła, chodźcie do mnie! Ale wiesz, nikt ci nic nie zrobił! Czemu tak się zachowujesz? Czemu? Nikt cię nawet nie dotknie, rozumiesz? Nikt czemu nie tak się specjalnie to robisz, czy co? Porozmawiajmy nawet 2 metry bądź od nas, nikt nic nie zrobi, no. Nie chcę łamać się nawet tak. Ale ty sobie coś urajasz. Mogę podejść? Ja nic nie mam. Nie, nie, Łukasz, idź sobie stąd! Dobra, wy odejdź, ja z nią porozmawiam. Nie, idź. Ja nic nie zrobię, Agata jest nic nie zrobi. Czemu tak, czemu płacę? Z tego co wiemy, ta sytuacja była już za bramą, wtedy kiedy Fagata czekała właśnie na Ubera albo taksówkę. Nie, tam chyba Uber nie jeździ, oni mieszkają na wsi. Teraz, moi drodzy, napiszcie na dół w komentarzu, co sądzicie o tym filmiku, ponieważ z tego co pamiętam, to Fagata mówiła, że oni, nie wiem, nie pozwalali jej wyjść z domu, że byli dla niej agresywni. No a ty, z tego co widzimy, jak kamerzysta pokazał na swoim filmie nagranie z tego, jak Fagata wychodziła, no to totalnie nikt jej nie trzymał i ona sobie po prostu wyszła sama, nawet się cofnęła, rozwaliła stolik i poszła. No a tutaj co widzimy na tym, znaczy widzimy, tutaj raczej nic nie widzimy, tutaj co słyszymy na tym nagraniu, no to Fagata jest strasznie przerażona. No a oni są spokojni, oni próbują ją uspokoić, że nie chcą jej zrobić krzywdy, no i żeby porozmawiali. No a Fagata jest przerażona, no ale nie wiemy, co tam się działo wcześniej. No bo wiadomo, jak ktoś odpali kamerę, to od razu wiadomo, jest zrobione, może być zrobione tak, żeby było później na ich korzyść, ale nie wiemy, czy tak naprawdę było. Z tego, co konserwator powiedział, to jeszcze wszystkich kart nie pokazał, będzie to pokazał tak stopniowo. No i, moi drodzy, zobaczymy, co tam jeszcze ma w nadarzu, ponieważ naprawdę, jeśli ma więcej takich informacji, więcej takich dowodów, co się tam działo, no to naprawdę myślę, że internet bardzo na to czeka. Moi drodzy, jeśli macie jakieś nowe informacje oraz tematy na odcinki, to podsyłajcie mi na mojego Instagrama, sawapodlogaternic, ponieważ właśnie stamtąd biorę najczęściej jakieś pomysły na filmy oraz tematy. Także tam wszystko, moi drodzy, mi posyłajcie w wiadomości prywatnej. Ogólnie jak ja to aktualnie nagrywam, to jest 20:19, piątek. No i aktualnie cały internet, dobra, może nie cały internet, ale bardzo dużo osób czeka na film kamerzysty, który podobno dzisiaj ma wlecieć, ponieważ tak napisał na Instastory. No i bardzo możliwe, że będzie właśnie film na Marka. Także jak na razie niczego nie ma, a Instastory już wleciało dobre 1,5 godziny temu. Także cały czas czekamy, no jak na razie niczego nie ma. Wardenga na swoim live powiedział również bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie pisał z Kruszfilem, no i Kruszfil mu powiedział, że kamerzysta go nie pobił, tylko to była bardziej szarpanina. Ale teraz zapytacie, skąd się wzięły te wszystkie obrażenia na twarzy Marka na tym filmie. No i, moi drodzy, tak naprawdę sam się Kruszfil do tego przyznał, że była to zwykła charakteryzacja, czyli po prostu makijaż. Naprawdę, moi drodzy, nie spodziewałem się tego. Tutaj chodzi, jak zapytałem Kruszfila, on cię pobił, no to Kruszfil mi powiedział, że to była bardziej taka szarpanina. Bo tam później był... Po tej całej sytuacji w ogóle Marek występował, że jest jakiś tam, został pobity i tak dalej, ale to była zupełnie inna sytuacja, bo Marek mi sam się przyznał, że to pobicie, co tam wczoraj analizowałem, to był makijaż. Więc tutaj nie można mówić, że go pobił kamerzysta, tylko ja jeszcze przeczytam to dokładnie, co Kruszfil mi napisał. Jeżeli chodzi o to, czy mnie pobił, to raczej to była szarpanina niż pobicie. A na tamtym filmie, o którym ci chodzi, to był makijaż. Bo ja wczoraj na przykład myślałem, że to pobicie, to że później efekt był taki, Kruszfil pobity, że to jest to pobicie, ale Kruszfil mi napisał, że to jest makijaż. Czy mamy takie inne filmy? Nawet realistyczne, więc tutaj pogratulujcie charakteryzatorce. Teraz sobie przejdźmy do trzeciego tematu, który nie jest jakiś głośny, ale Truman o tym mówił na swoim Instastory. No i, moi drodzy, chodzi tutaj głównie o Mini Jacka, który zrobił naprawdę mega mocną i poważną rzecz. Więc przeczytam wam Instastory od osoby, która była poszkodowana. Także, moi drodzy, siema, jak wiecie, wstawiłem zdjęcia z panem Mini Jack 69,
Tego samego dnia po opublikowaniu wszystkich materiałów na niego, ten człowiek przyszedł pod moje mieszkanie ze swoimi kolegami, dewastując drzwi. Jeśli nie wiecie, o jakie tutaj chodzi zdjęcia, materiały, no to na nich był Big Jack, który po prostu ćpał. Tutaj macie zdjęcie drzwi od tego mieszkania i że klamka została wyrwana oraz mamy po prostu uszkodzone drzwi od na przykład kopnięć. Ale moi drodzy, tak się zastanowić, ile trzeba mieć siły w rękach, żeby wyrwać klamkę? No i tutaj mi coś śmierdzi, ponieważ jeśli oni to wyrwali, nie mieli przy pomocy nic innego niż ręce, no to coś mało w to wierzę. Ale jeśli faktycznie mieli, nie wiem, na przykład jakiś śrubokręt, żeby coś tą klamką zrobić, no to już bardziej mogę w to uwierzyć, ale naprawdę coś tutaj śmierdzi, coś tutaj mi jakoś nie podchodzi. A jak wy sądzicie? Możecie napisać o tym w komentarzu, ponieważ naprawdę każde słowo się liczy. Tutaj jeszcze mamy nagranie właśnie z monitoringu, które zostało udostępnione również na Instagramie, gdzie właśnie możemy zobaczyć osobę niskorosłą właśnie przy tych drzwiach, kopiącą te drzwi, próbującą się tam dostać. Nie widzę tam za bardzo, czy miała jakieś narzędzie, czy nie, po prostu nie widać tego. A następne, jak już właśnie wychodzą z tego mieszkania. Także moi drodzy, bez wątpienia jest to osoba niskorosła, ale nie mamy pewności, że jest to mini Jack. Ale skoro ten typ na początku napisał, że te osoby przyszły dokładnie w ten sam dzień, dokładnie po kilku godzinach od tego czasu, kiedy opublikował te zdjęcia z Big Jackiem, no to faktycznie może być to jednak on. Aczkolwiek po prostu pewności nie mamy. A teraz moi drodzy, dwie ostatnie rzeczy związane z Crushfillem, a mianowicie jutro będziemy mogli zobaczyć jego nowy dom, ponieważ pochwalił się nim na swoim Instastory i napisał, że już jutro nowy dom Crushfilla. A druga rzecz, taka bardziej smutna, no to ten aktualny kanał Marka, czyli Marek Crushfill, na którym właśnie wrzucił ten film na kamerzystę z wyjaśnieniami, stracił zarabianie. A jak kanał nie ma zarabiania, no to po pierwsze zasięgi są dużo mniejsze, no i z czego ma się teraz Marek utrzymać? No wiadomo, ma tam jakiś sklep, ale no jednak te zarobki z YouTube'a sporo dają. No i coś przeczuwam, że Marek będzie musiał albo założyć nowy kanał, albo przenieść się na jedną platformę, ale raczej zostanie na YouTubie, tylko po prostu będzie musiał zmieniać te kanały. Ale jak będzie zmieniał te kanały, no to po prostu już ludzie nie będą mieli tego głowy. Będą musieli subskrybować cały czas nowy kanał, no i nie wiadomo jak to będzie. Jak obiecywałem na początku filmu, teraz pozdrawiam nowych sprayujących oraz donatorów, także moi drodzy, oto oni. Mikołajek, Ok, Alnix, Nifa Gifa, Vrited1, Kamuś, Kuipix, Kozaczek35, Ternis The Best, no wiadomo moi drodzy, Kunc oraz Young Frost, bardzo wam wszystkim dziękuję, serdecznie was pozdrawiam, a jeśli ktoś z was moi drodzy chciałby zrobić to samo i zostać tutaj pozdrowiony na odcinku, to możecie albo wysłać donata, albo wesprzeć kanał, który każda osoba się tutaj pojawi i zostanie pozdrowiona. Także to tyle, no i do następnego filmu, cześć! Walijcie łapeczkę.